26 listopada wspominamy świętego Jana Bergmansa, zakonnika. Jan urodził się 13 marca 1599 roku w Diest, miejscowości położonej na terenie dzisiejszej Belgii. Był najstarszym z 5 synów w niezamożnej rodzinie. Ojciec był garbarzem, handlarzem skór i szewcem. Matka Jana, Elżbieta, była córką burmistrza Hadriana van den Hoffe. Mimo złej sytuacji materialnej, przez pewien czas rodzice opłacali jego naukę, ale gdy matka zachorowała, Jan musiał przerwać studia. Wtedy miejscowy proboszcz Piotr van Emmerich wsparł go finansowo. Jan mógł kontynuować rozpoczętą naukę. Bardzo wcześnie poczuł powołanie, jednak śmierć matki w 1616 roku i rosnąca bieda utrudniła mu pójście tą drogą. Dzięki bardzo ciężkiej pracy i pomocy różnych kapłanów zdobył wykształcenie w nowo utworzonym kolegium jezuitów w Mechelen. Należał do pierwszych alumnów. Był członkiem Sodalicji Mariańskiej, katolickiego stowarzyszenia religijno-społecznego zrzeszającego czcicieli Maryi. Nauczyciel Jana mówił: najczęściej można było go widzieć w kościele, a najrzadziej na ulicy. Był tak czysty i solidny, że młodzieńcze wady nie miały do niego przystępu. Z powodu jego postawy i szczerej pobożności ludzie nazywali go aniołem. Przez całe życie szczególnym nabożeństwem darzył Najświętszy Sakrament. W 1618 roku jego owdowiały ojciec przyjął święcenia kapłańskie i został kanonikiem diecezjalnym, a Jan wstąpił do nowicjatu jezuitów. Jego zdolności spowodowały, że w tym samym roku wysłano go na studia filozoficzne i teologiczne do Rzymu. Tam również wyróżniał się wśród kleryków swoją postawą i pilnością. Dysputę publiczną, do której został wyznaczony, przeprowadził z zadziwiającą subtelnością argumentacji. Było to jednak ostatnie jego wystąpienie. Wzorowo zachowywał regułę zakonną, starając się naśladować świętego Alojzego, którego podziwiał. Na początku sierpnia 1621 roku Jan ciężko zachorował. Jego organizm nie wytrzymał letnich rzymskich upałów. Dodatkowo był on bardzo wyczerpany intensywną nauką i aktywnym życiem wewnętrznym. Dlatego nie zdołał się obronić przed chorobą. Najpierw dostał gorączki, a potem zapalenia płuc. Na śmiertelnym łożu miał koło siebie lub trzymał w rękach różaniec, krzyż i reguły zakonne. Mówił: z tym chętnie umrę. Mimo starań lekarzy zmarł po 6 dniach, 13 sierpnia 1621 roku. Miał zaledwie 22 lata. Nie dożył upragnionych święceń kapłańskich. Znany komentator ksiąg Pisma Świętego, ojciec Korneliusz Lapid, tak opisywał Jana Bergmansa: u Jana uderza mnie jego dziewiczy urok, jego towarzyskość i miłe usposobienie, które sprawiły, że drogim był dla wszystkich. Oblicze jego było klarowne i proste, podobnie jak jego mowa. Do każdego odnosił się ze czcią, gotów zawsze do usług. Na jego obliczu gościł zawsze przejrzysty uśmiech, którego nawet śmierć nie zdołała zgasić. Jan Bergmans został beatyfikowany przez papieża Piusa IX w 1865 roku, a kanonizowany przez Leona XIII w 1887 roku. Jego ciało spoczywa w osobnym, bogatym ołtarzu w kościele świętego Ignacego w Rzymie. Natomiast jego serce znajduje się w kościele jezuitów w Lowanium. Oto zasady, którymi kierował się w życiu święty Jan. Serce moje jedynie bezpiecznym być może, gdy wytrwa w szczerej, dziecięcej miłości ku Matce Bożej. Mało mówić, dużo czynić. Wiele sobie ważyć drobne sprawy. Jeśli nie dojdę do świętości za młodu, nigdy nie będę świętym. Myśl, żebyś Panu Bogu się podobał, a Pan Bóg o tobie myśleć będzie. Sumiennie dopilnuję punktualnego rannego wstawania. Kto nie docenia modlitwy, nie wytrwa w pobożności. Wszystko, co czynisz, czyń z wielką starannością. Cierpliwość koroną wszelkich cnót. Nie czyń nigdy tego, co ci się w drugich nie podoba, ale to, co się w nich podoba. Święty Jan jest patronem wspólnot ministranckich i młodzieży studiującej.
W ikonografii święty Jan Berchmans przedstawiany jest w sutannie jezuickiej. Módlmy się. Boże, Ty nas zapraszasz, byśmy Cię zawsze miłowali, a sam miłujesz tego, kto daje z radością. Spraw, abyśmy za przykładem świętego Jana Berchmansa we wszystkim Ciebie gorliwie szukali i mogli się Tobie podobać. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nami.